Inter idale zwykle, że tak luch weistigele. Dosidale is geforun handeln, dos wird sein der Bauf. Rożynkes mit Mandeln, schluf se idale, schluf. U kołyski twojej złota kuska stoi, sprzedawała dzień cały i rodzynki, i migdały i fig dużo i rodzynków, żebyś usnął już mój synku. Piosenkę tę śpiewały matki żydowskie swoim dzieciom, a potem już nie było Arki Noego, żeby je schrodzić na dawne, na dalsze życie, ocalić przed potopem hańby ludzkie i zagłady. Tylko czasem trafiła się jakaś kryjówka, bunkier, szafa, ziemianka, dziecinne pokoje żydowskich dziewczynek i chłopców czasu wojny. Bywało też, że z tego schowka wychodziły, żeby doznać upokorzeń, wstydu i nowych prześladowań, ale też tylko dzięki ludzkiemu współczuciu mogły przetrwać. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście. Przywołujemy cienie pomordowanych w gettach i obozach. Została po nich garść popiołu, grudka piasku przysypana przez czas. Usta setek tysięcy dzieci żydowskich milczą na zawsze, a niektóre z tych nielicznych, które przeżyły, dają świadectwa prawdzie. Międzynarodowy Dzień Pamięci jest krzykiem żydowskich dzieci, matek i ojców, krzykiem zamordowanego żydowskiego narodu, krzykiem Romów, krzykiem Polaków i wszystkich ofiar ludobójstwa. Proszę Państwa, w tym roku, też będzie rocznica 65 lat istnienia Teatru Żydowskiego. Janusz Korczak, to nie jest przypadkowe dzisiaj przedstawienie, była to ukochana rola dyrektora Teatru Szymona Szulnieja. I muszę powiedzieć, ostatnia noc Korczaka jest to też ostatnia reżyseria, która na naszej scenie zrobił Szymon Szulniej. I w ramach kończących się obchodów powiem, że jesteśmy zaszczyceni, Teatr nasz został odznaczony i Złotą Glorią. No i dzisiaj będzie wręczane odznaczenia dla aktorów i pracowników teatru. W imieniu pani minister Wandy Żwinogrodzkiej wręczy jej doradca pan Konrad Szczebiot. Proszę Państwa, po spektaklu zostańcie chwilę z nami. Chcemy, żeby ta uroczystość odbyła się razem z Wami, żebyśmy byli dzisiaj dumni z naszych osiągnięć. Dziękuję.